Proszę przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawek tej opłaty został przedyskutowany ostatnio na dwóch komisjach. Na jednej komisji, tutaj chyba 3 tygodnie temu, która się odbyła, 14, padła propozycja o stawki takie, jak jest przygotowana uchwała, czyli ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 38 zł od jednego mieszkańca miesięcznie. Ustala się podwyższoną stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości jednorodzinnej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 76, czyli 2 razy tyle. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości wielorodzinnych, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 32 zł od jednego mieszkańca miesięcznie. I ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości wielorodzinnej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 64 zł od jednego mieszkańca. Została zmieniona także stawka, która jest określona w paragrafie 4, to jest ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, o której mowa w paragrafie 1 z części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańca, powstają odpady komunalne w wysokości 60 zł. W przypadku, gdy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w kwocie 3,20. Została także zmieniona stawka za odbiór odpadów od nieruchomości, na której znajduje się domek lotnisko, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości 206 zł rocznie. Automatycznie, jeżeli nie są odpady zbierane selektywnie, to jest 412 zł. Zwolnienie, o którym mowa w ustępie 1, czyli zwolnienie za kompostowanie odpadów zielonych, ustalono w wysokości 10 zł od osoby miesięcznie. Jak już mówiliśmy na komisjach, te wysokości stawek są podyktowane zwiększonymi kosztami odbioru odpadów z nieruchomości oraz, tak jak już mówiłam, propozycją, która padła na komisji 14 listopada. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciał zabrać głos z jakimiś pytaniami? Pan Marek. Tak, ja chciałbym zabrać jeszcze głos. Powiem tak, te stawki, które tutaj są do przegłosowania, będą na pewno biły w budżety rodzin w tym momencie, tym bardziej wielodzietne. Jak ktoś tutaj mówi, że to są groszowe sprawy, czy tam 5 zł, czy tam ileś złotych, jak tutaj były targi i tak dalej, to powiem tak, dla czteroosobowej rodziny to jest rocznie 1824 zł. Dla pięcioosobowej rodziny to już jest aż 2280 zł rocznie. Dla sześcioosobowej rodziny to jest 2736 zł rocznie. Drugie przy tych nowych stawkach 38 zł, czyli to jest miesięcznie. Nic nie było praktycznie zrobione w celu, aby zapobiec tym podwyżkom, gdzie na początku kadencji w zasadzie mocno żeśmy tutaj, część radnych apelowała, żeby cokolwiek robić. Nie było nic zrobione. Niejednokrotnie tutaj też sam i kilku radnych podnosiło też kwestię tych kompostowników, gdzie cały czas później odpowiedzi były o spalarni, gdzie o to nam w ogóle nie chodziło, tylko o miejsca do kompostowania. Nie ma dalej automatów na butelki, segregujemy te śmieci, mamy w zasadzie wysypisko przy domach. Za te pieniądze, proszę Państwa, ja dwoma rękami będę głosował na pewno przeciwko. W ościennych miastach te stawki są niższe, więc nie rozumiem, dlaczego się nam mówi też, że tak to nasz drastycznie wzrasta, gdzie grono ludzi już zaczęło kompostować w tym momencie te bioodpady i zielone. Więc nie rozumiem, czy trawa
wyżej rośnie, czy po prostu nam obszarów zielonych przybywa, gdzie widząc, co się dzieje dookoła i na terenie Rabki, niestety ubywa. Więc ja się na pewno z takimi argumentami w uchwale nie zgadzam, że drastycznie tutaj, czy nie będę używał słowa drastycznie, tylko że ogólnie wzrasta tutaj tonaż. Także naprawdę brak słów. Nie myśli się o rodzinach, gdzie cały czas są podwyżki. Tutaj jak był prezes, też mówił przecież, że rzutuje to w czynsz na ludziach zamieszkujących też domy wielorodzinne. Też nie mogą płacić czynszu, no to jak teraz oni będą płacić za wywóz tych śmieci? To jest raz. Nie ma w tym momencie upustów dla rodzin wielodzietnych. Dlaczego jest zlikwidowana właśnie karta dużej rodziny? Dlaczego są stawki zwiększane przy rodzinach wielodzietnych? Naprawdę proszę to przemyśleć jeszcze raz przed głosowaniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Darek, pan Paweł. Proszę Państwa, ja się dziwię w ogóle, czemu weszło to ta uchwała na tą sesję, jak mamy przecież 23 następny przetarg, co zgłaszałem na Komisji Budżetowej. Dziwię się w ogóle, że to weszło. A przyrównując gmina Kościelisko, ludzie, co segregują, mają kompostowniki, płaci 19 zł od osoby, 21 co segregują bez kompostowników. To jest dzisiejsza, co było podane, cena z Kościeliska, gminy Kościeliska. Dziwię się, że u nas na przykład takie mamy PSZOK, mamy swoje zakłady i taka cena, ta kolega powiedział, i bijemy non-stop w ludzi cenami. Wszystko na ludzi przerzucamy. Podatki, nie podatki, śmieci. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Paweł. Ja tutaj cały czas podkreślam tą dużą różnicę między kompostującymi i niekompostującymi. 10 zł uważam, że to jest zawyżone. Jeśli chodzi o końcowe tak naprawdę wyliczenie, czy za zielone tyle, czy tyle się płaci, to uważam, że nie do końca to jest chyba dobrze wyliczone w mojej ocenie oczywiście. Bo jeżeli ktoś przywozi na PSZOK zielone, on za to nic nie płaci, a ktoś za to musi zapłacić. Podejrzewam, że to płacą osoby, które kompostują. Jest to około ponad 50 ton tych zielonych. Dlatego uważam, że to jest zbyt duża różnica i stawki bardzo, bardzo odbiegają stawek, jakie panują tutaj na Podhalu. No. Jest to stawka na przykład za zielone 1880, a średnio tu na Podhalu jest około 1000 zł za zielone. Znaczy to mówimy o stawkach zachowanych za tonę przez odpady komunalne, tak, no to są też stawki, tak, które oni mają w samorządach. No. Dlatego te wyliczenia są takie, stąd to 10 zł. Ponieważ ta stawka od tylko ale ja podkreślam, no, kto płaci za te zielone, które są przywożone na PSZOK? Jest ich ponad 50 ton. Znaczy, my mamy jedną stawkę za odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych i jest to. Do czego te zielone są wliczone? Proszę? Jest jedna stawka. Zakłady komunalne składając ofertę do przetargu. Ale kto, tylko że kto płaci za te zielone, nie? Bo jeżeli na przykład ja kompostuję, płacę 10 zł, czyli płacę też za te zielone, kto przywozi na. No to przywożą ci, którzy płacą. Tylko przeważnie są to spółdzielnie. Ci przywożą, którzy płacą za odbiór odpadów zielonych. Tylko są to na przykład spółdzielnie, którzy nie czekają, że ktoś przyjedzie i odbierze te odpady, tylko po prostu sami wożą na przodu. A z domów jednorodzinnych tak samo? Z jednorodzinnych nie wiem, czy się zdarza, ale są to. Jest 10 ton. No to, ale to też te osoby płacą, bo one są sprawdzane na PSZOK-u, czy one mają deklarację. Czyli te osoby płacą na PSZOK-u? Nie, one płacą tak jak pan opłacie. Tylko i są w ewidencji, jeżeli oni chcą przywieźć odpady zielone. No ja to mówię, o tych odpadach, które są na PSZOK-u, jak one są rozliczane. Pani jak podała kwotę zielonych, to pani policzyła całość, czyli to, co jest na PSZOK-u i to, co jest zbierane. Tylko że na PSZOK przywożą, tak jak mówię, przywożą na przykład spółdzielnie.
od mieszkańców ze względu na to, że jest teraz odbiór limitowany, nie ma możliwości założenia na przodu. No ja nie mówię teraz, tylko to było wcześniej, nie? Bo to jest, bo to mam tabelki z wcześniej. To byli sprawdzani, czy płacą za odpady większą stawkę, czyli te 33 zł. Jeżeli płacili większą stawkę, to mogli te odpady zostawić. A jeżeli nie płacili, czyli płacili 23, to nie były one przyjmowane na przód. To jakie jest wyliczenie na przykład dla wielomieszkaniówki zazielone? W tych tabelkach, które Państwu przedstawiłam. Było tam wyliczenie takie, bo ja nie liczyłem. Tak, było. Z wielomieszkaniówki odpady wszystkie zebrane, nie tylko na przoku, to jest 84 tony, a z jednomieszkaniówki to jest 224 i to było na październik. Doliczyliśmy te 30 ton, no to będzie o jakieś tam kilka ton więcej w rozliczu na wielomieszkaniówkę i jednomieszkaniówkę. Czyli jest 84, powiedzmy, czy tam 85 listopadem są wielomieszkaniówka, a jednomieszkaniówka jest 240. No, coś. I tak jak mówię, zielone, które przywozi, bo oni po prostu koszą swoje tereny i odwożą na przód, nie czekają na zakłady komunalne. Natomiast z jednomieszkaniowych gospodarstw są wystawione w blokach. Dawniej, tak mówię, można było zawieźć na przód, teraz już nie, bo jest. Dobrze, czyli rozumiem, że oni płacili za te zielone, które przywozili na przód, tak? Oni płacili w tej opłacie 33 zł, tak jak każdy. I tak samo mieszkańcy jednorodzinni, bo też tutaj jest. Znaczy mieszkaniówka miała mniejsze, no bo oni nie ma, wielomieszkaniówka mieli od razu wyższą stawkę, ale bo oni nie mogą mieć zwolnienia. No dobrze, ale jedna mieszkaniówka też miała prawie 11 ton przywiezionych na przód. I oni też płacili za to? Tak, w opłacie tej 33 zł płacili. Bo oni nie płacili jedno mieszkanie, jeżeli mieszkaniec chciał zawieźć na przód, a płacił stawkę 33 zł, to mógł je zawieźć na przód. Jeżeli miał w deklaracji, tak, że może oddawać zielone, tak? Tak, czyli jeżeli płacił 33 zł, mógł odbić. Ale tutaj mówimy o jednomieszkaniowych nieruchomościach. Nie, limit teraz szedł. Ja mówię o limicie. A wielomieszkaniówka, bo ja nie mam tych limitów. Od wielu mieszkaniówki, tak, 27. Ale oni mieli jakby te odpady wliczone w tą kwotę, ponieważ ich nie możemy zwolnić. Ustawa nie pozwala. Dobrze, pomijając ten fakt, to stwierdzę tak, że w innych samorządach takich różnic nie ma. Nie wiem dlaczego w Rabce i dlaczego na przykład w innych samorządach nie wpadli pomysł taki, żeby też policzyć im tyle, ile zielone kosztują. Nie wiem, no w ustawie jest napisane, że to ma być rzeczywisty koszt. My podeszliśmy do tego w ten sposób, że to ma być rzeczywisty koszt i jest on wyliczony tylko i wyłącznie na podstawie. Jeżeli nie płacą rzeczywistego kosztu za zielone, no to znaczy, że robią źle. No. Może mają mniej tej trawy, rozbija się to na pozostałych mieszkańców, ale, trudno mi powiedzieć. Ale pani Ulono, nie mniej. U nas, jak niech mnie pani poprawi, mamy 8500 coś, jak dobrze mówię, którzy mają kompostowniki, no, tak? I nagle tyle osób kompostuje i nagle nam jeszcze wzrasta nam. Nie no, nie było tak, że jeszcze nam wzrosło. Sama pani mówiła to na tej komisji, jak na której? Ale nie taka różnica. Który to był? Panie Dariuszu, przecież panie Dariuszu, macie tabelki od 2019 roku, proszę sobie zobaczyć. Naprawdę wszystko państwu wysłałam. Ja tu nic nie mam do ukrycia. No ale non stop pani mówi, że wzrasta i non stop przez te zielone mamy ten, jak to się mówi, wzrost cen. Ja tego nie powiedziałam, że mamy przez zielone wzrost ten, tylko powiedziałam, że. Ale ogólnie, że nam przybywa zielonego. No teraz już nam nie przybywa, bo wprowadziliśmy limit. No, nie, wprowadziliśmy limit od sierpnia. Dlatego nam nie przybywa. Tylko chodziło o to. Że cały czas jest wysoki tonaż. Niby nie mamy zielonych, nam nie przybywa, ale tonaż zielonych jest wysoki. Ja pamiętam tylko taką scenę i chciałabym tu w końcu powiedzieć.
Pojechaliśmy sobie zwiedzać zakłady komunalne z WIK, to była wycieczka radnych. Przyjechaliśmy na Przok do Zarytego i były piękne, ogromne, ogromne metalowe, nie wiem, kontenery, z których kipiały zielone, smród, woda lejąca się. To nie były zebrane zielone wczoraj, załadowane, które powinny być odwiezione. One były magazynowane na Przoku. Jak zapytałam panią prezes w tym momencie, kiedy to zostało przywiezione? Parę dni temu. Nie, to już fermentowało wszystko. Był upał. Czyli automatycznie worek, który ja na przykład mówię, przywożę, przystawiam przy domu, waży, rzucam hasło, 15 kilo, po takim składowaniu na Przoku, jak on fermentuje, kiśnie, to ta trawa już nie waży 15 kilo, ona waży 35 kilo. Więc umówmy się, odbiór zielonych dwa razy w miesiącu, przewóz, ja nie zapytam, bo nie ma znowu tu dzisiaj pani prezes. Ja w ogóle bym chciała zapytać, czy pani prezes ma umowę na czas określony, w sensie godzinowo, limitowo, czy ona ma w ogóle czas pracy praktycznie nielimitowany, bo pani prezes praktycznie nie ma w zakładach komunalnych codziennie pracy. Nie ma. Tej pani nie ma. W związku z tym chciałabym ją zapytać właśnie tutaj dzisiaj, bo ona powinna nam na takie na przykład pytanie odpowiedzieć, dlaczego te zielone są w kontenerach przetrzymywane, to kiśnie, nabiera wagi i dopiero jest odwożony po prostu do nowego targu. W związku z tym stąd się też waga bierze, bo zielona trawa, zazwyczaj wszyscy tu kosimy, przeważnie, wszyscy mamy kosiarki i wiemy, że nikt nie kosi mokrej trawy, bo to jest robota głupiego, przepraszam. Kosi się suchą trawę. Ja tylko jeśli mogę... Ale na Przoku się magazynuje te zielone, które tam nabierają wagi i później się odwozi do nowego targu. Ja tylko, Pani Bulu, jeszcze coś... druga sprawa. Jeszcze mogę odpowiedzieć druga sprawa. Mogę się ustosunkować do tej wypowiedzi? Nie myślę, że mi Pani nie odpowie, bo to akurat to jest działka Pani prezes. Ale ja chciałabym jednak zabrać powinna głos. Tu być. Mogę coś proszę powiedzieć? Bardzo. Ja chciałam tylko powiedzieć, że odpady są ważone po przywiezieniu na Przok każdorazowo. Więc jeżeli Pani prezes je później magazynuje, no to oczywiście to jest z niekorzyścią, bo ja nie twierdzę, że to jest korzystne, że one sobie tam siedzą i też do nich leje, tego nie powiedziałam, ale my płacimy za to, co jest przywiezione, bo w dniu przywiezienia jest ważony samochód razem z odpadami. Dobrze, ale pani prezes, wy płacicie za to, ale pani prezes dlatego podbija cenę za śmieci, ponieważ ona odwożąc ten kontener do nowego targu, to już musi zapłacić inną. To ja do tego, prawda, nie będę się ustosunkować. Ale to ona narzuca cenę. Ona narzuca cenę. Mówmy się, po prostu prosta dwa razy dwa. No taka jest prawda. Ja tylko mówię o tym, jak to jest ważone, że my płacimy za to, co jest ważone, a to, o czym pani mówi, no to już niestety do pani prezes trzeba by się... Pani burmistrzu, dlaczego dzisiaj nie ma pani prezes na sesji? Ktoś ją miał zaprosić? No nie mówiła wiele rzeczy. Miała na przykład podać konkretną cenę. Dlaczego taka cena jest podana przez zakłady komunalne? Bo miały być wyliczone wszystkie składowe, które wchodzą w tą cenę. Miała rozliczyć tą cenę po prostu. Dalej nie mamy takiej informacji. Mamy już gotową uchwałę i praktycznie się nas zmusza do tego, żebyśmy, tak jak tutaj kolega powiedział, nie patrząc na to, tylko tak jak mówimy, wzrosną ceny, idzie wszystko w górę, my musimy, mieszkańcy muszą płacić. To jest argument cały czas, który tu słyszymy, którego ja na przykład nie przyjmuję. Absolutnie. Bo tak jak powiedziałam, jak tu mi zarzucono ostatnio, że ja cały czas neguję pewne rzeczy. Proszę mnie przekonać do tej ceny. Proszę mi udowodnić, że cena jest obliczona naprawdę uczciwie, że rzeczywiście są takie koszty, rzeczywiście jest taki nakład pracy i proszę, ja o to prosiłam panią prezes. Pani prezes nie ma. Pani prezes nie ma codziennie w pracy nawet. Więc się pytam, czy pani prezes ma jakieś określone godziny przyjmowania i pracy w tygodniu, czy tylko przyjeżdża dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu? Nie rozumiem, nie wiem, nie rozumiem jej zatrudnienia w ogóle. Dziękuję. Na razie. Dziękuję bardzo. Proszę, proszę panie burmistrzu. Szanowni radni, jak była dyskusja co do śmieci i ceny, powiedziałem do państwa, że ogłosimy przetarg. Ogłosiliśmy przetarg. Jak państwo pamiętacie, wystąpiły tylko nasze zakłady komunalne, nikt więcej. Zadaliście mi państwo też pytanie, czemu nikt inny nie wystartuje. No na to nie mam wpływu. Unieważniliśmy ten przetarg i wtedy, jak była ta rozmowa, to pani skarbnik również mówiła o tym, o kwocie, jaka nam wychodzi z wyliczeń i kwocie, która nam wyszła po przetargu.
ogłosiliśmy drugi przetarg, wystartowały też tylko nasze zakłady komunalne i wtedy była tutaj między innymi pani prezes i mówiła też skąd biorą się te u niej, skąd biorą się te kwoty. I wówczas pani Ula również wyjaśniła, w jaki sposób wyliczaliśmy, jakie będzie nasze zapotrzebowanie, ewentualnie jaka to będzie ilość tych odpadów. Gdy został rozstrzygnięty, znaczy nie rozstrzygnięty, drugi przetarg, bo również mówiliście państwo, żeby unieważnić, dzisiaj też o tym mówiłem w sprawozdaniu, że unieważniliśmy tamten i ogłosiliśmy kolejny przetarg. Jeżeli się znajdzie ktoś inny, jeżeli się zgłosi ktoś inny, no to w tym momencie może to będzie inna cena. Natomiast na dzień dzisiejszy no nie mamy nikogo innego. Ale nie, nie, jeżeli chodzi o przetarg, o to, co państwo do mnie mówiliście i na podstawie tego, co wyliczyła pani Ula. Jeżeli będzie ktoś inny i zaproponuje inną wtedy w przetargu cenę, to wtedy ewentualnie mogą to być inne koszty. Ale pani skarbnik również mówiła tu ostatnio, że nawet jeżeli to będzie inna cena, to część kosztów i tak zostaje po stronie naszej, czyli miasta. Proszę bardzo. Ja mam właśnie pytanie do pani skarbnik, bo cały czas to słyszymy o kwoty, w tej chwili padło chyba nawet milion, że musimy dopłacić do śmieci, tak? Proszę mi powiedzieć, czy w tej kwocie, którą gmina dopłaca, są też osoby właśnie, które nie płacą za śmieci? Są wliczone? Gmina za nie płaci? Czyli na przykład są osoby, tak jak tu kolega powiedział, biedne, które już w tej chwili mają problem z zapłaceniem śmieci. My podnosimy, czyli tą różnicę podejrzewam w sumie wychodzi, że za te osoby też gmina musi ponieść. No musimy, bo tak, oczywiście. To proszę się pytam się jeszcze raz, jaki to jest sens znowu podnosić w górę cenę śmieci, skoro gmina będzie musiała zapłacić za te rodziny, które naprawdę nie będą płacić. Jeszcze ich przybędzie. Bo się nagle okaże, że 38 zł, policząc razy 4, czy 5, czy 6, bo są rodziny wielodzietne, umówmy się, znowu nie będą płacić. Czy ten wzrost gmina, która będzie musiała dopłacić, będzie rósł? Więc się pytam, jaki to jest sens? Mogę tylko i na przykład mówienie, że my musimy, no pokrywamy nawet te kwoty, które praktycznie mieszkaniec nie płaci. No, logicznie myśląc. Dziękuję. Proszę. Ja tylko to chciałam powiedzieć tutaj do pani radnej. Tak, gmina płaci na dany miesiąc te kwoty, ale cały czas jest windykacja. Mamy kwoty te, które osoby nie płacą w urzędzie skarbowym do komornika. Teraz będziemy wchodzić na hipoteki i będziemy po prostu te zaległości zapłacić. Czy jest skuteczność ściągalność takich kwot, proszę mi powiedzieć? Zanim komornik przyprowadzi, zanim na przykład się okaże, że ktoś nie ma, to co mu zrobi? Jaka jest ściągalność takich kwot w tym momencie? Wie pani co, no różnie. Skuteczność ściągania takich kwot, bo wydaje mi się, powiem pani, że najwięcej, największa ściągalność jest w miesiącu styczniu, kiedy osoby mają poskładane PIT-y do rozliczenia i wtedy Urząd Skarbowy z tych nadpłat po prostu do nas te kwoty przesyła. Ile na przykład z takich PIT-ów wpływa pieniędzy, że na przykład ten milion skurczy się do 800 tysięcy? No wie pani co, zaległości nie mamy tyle, bo my zaległości mamy około 160-180 tysięcy. Tyle jest zaległości wszystkich na dzień dzisiejszy. To no są to wszystkie skąd zaległości. Skąd ta zapłata znowu? To jest dla mnie nic, po prostu ja tego nie rozumiem. Ale co pani radna? Cały czas tu dyskutujemy i ja naprawdę dalej tego nie rozumiem. Dalej nie rozumiem tych kwot, tych cen. Bo pani radna, po prostu nie rozumiem. Dla mnie to niezrozumiałe. I powiem tylko tyle. Chyba jesteśmy jedyną gminą, która wcale nie myśli o mieszkańcu, nie chroni tego mieszkańca, tylko po prostu jak gdyby ściąga z niego wszystko, co się da tak naprawdę. Ograniczyliśmy zielone, nieodbierane gabaryty, sprzęt elektryczny nieodbierany praktycznie. Opony tylko dwie. W związku z tym jeszcze podnosimy temu mieszkańcowi, gdzie jest ta opieka i to, co powinna gmina chronić tego mieszkańca i zapewnić mu tą opiekę nawet i pokazać, że po to tu jesteśmy, żeby ten mieszkaniec miał w pewnym sensie dobrze. Żeby się czuł bezpieczny i żeby na przykład mógł regulować pewne rzeczy. Od stycznia pójdą nowe podatki, bo taka prawda jest. Idzie VAT w górę. W związku z tym wszystko będą mieszkańcy płacić. Naprawdę wszystko mieszkańcy będą płacić. Więc się pytam, jaka jest praca tu samorządu i całej gminy, żeby ten mieszkaniec się czuł zadowolony, że jest mieszkańcem tego miasta i rzeczywiście czuje tą opiekę radnych, którzy akurat na nich mieszkaniec zagłosował na kolegów. Nie na przykład, przepraszam panie burmistrzu, pan czy tam ktoś inny, tylko mieszkaniec zagłosował na radnego i czuł, że jak wybiera tą osobę, to ta osoba będzie bronić jego interesów.
Dziękuję, więcej już nic nie powiem. Dziękuję bardzo. Pani Dorota? Ja chciałam tylko powiedzieć, swoją refleksję wyrazić. Proszę Państwa, sprawa odpadów to jest sprawa bardzo istotna dla naszej gminy. I tutaj właśnie, nawiązując do tego, co koleżanka powiedziała, popieram to, że dzisiaj powinna być tutaj z nami pani prezes, bo to jednak ona reprezentuje te zakłady komunalne, żebyśmy jeszcze ewentualnie mogli jakieś zapytania do niej skierować. Natomiast też mam wrażenie, że właśnie radni powinni się spotkać na komisjach dotyczące właśnie odpadów, wszyscy radni, i powinni tutaj złożyć właśnie swoje pomysły, swoje rozwiązania. Ja na przykład dzisiaj, dla mnie argumentem jest to, co powiedział pan Marek Ciepliński, że istnieje karta dużej rodzinki, którą powinniśmy uwzględnić, ale powinniśmy to zrobić, drodzy koleżanki i koledzy, na komisji. I wtedy, ale pod to mamy komisje robocze poświęcone tylko temu tematowi. Właśnie. Właśnie, i tutaj do tego wracam, że jeżeli jest jakiś problem naprawdę istotny, bo jeżeli zwołać komisję, można na mojej komisji nie być, jak mamy o stowarzyszenia, to może nie być radnych, ale jeżeli jest sprawa strategiczna dla gminy, to również po to nas wybrali ci mieszkańcy, żebyśmy się tu wszyscy jak jeden pojawili i dyskutowali. Z panią, również z panią prezes, która no, wydaje mi się, że powinna być zobligowana do tego, żeby tutaj dzisiaj być. Jak najbardziej. I dlatego dla mnie dzisiaj karta dużej rodzinki powinna się w ogóle znaleźć w temacie obrad tej komisji poświęconej odpadom. Tak samo jeszcze innych wiele rzeczy, których nie chcę dzisiaj poruszać, bo nie mogę tego zrobić, ale o których się dowiedziałam w międzyczasie. Dlatego ja wstrzymuję się dzisiaj od głosu, nie będę w ogóle głosował. Proszę. Dziękuję. Pan Marek. Tutaj też powiem tak. Odniosę się też troszkę do tego, bo mnie na komisji nie było, ale niejednokrotnie byłem na komisjach i wiele pomysłów tutaj radni wszyscy zresztą składali. Ja osobiście także złożyłem do tej pory bez echa. Dziwię się, że pani prezes nie poszła w tym kierunku, ponieważ zadajmy sobie pytanie, co to są zakłady komunalne? Proszę mi odpowiedzieć, co to są zakłady komunalne i komu mają służyć? Jak są powołane? Dla gminy. Zakład gminny, tak? Kiedyś poruszyłem tutaj kwestię i zadałem pytanie jedno. Czy zakład komunalny mógłby utrzymać stawki śmieci kosztem tego, że zbilansowałby się innymi usługami? No właśnie. Czym? Sprzątaniem, odśnieżaniem, mycie dróg. Można, prawda? Można. Można i tak robią, dokładnie. Znaczy, może złych słów używam. Mi chodzi o to, że zakład komunalny jest to zakład gminny. Czyli w tym momencie ma zarobić na siebie, ma na utrzymanie, prawda? Czyli na cały ten, w cudzysłowie, inwentarz. Jeżeli utrzymalibyśmy stawki takie, jakie są, dając im to, co mogliby robić, a ja to już mówiłem, praktycznie na samym początku. Komisja tu była raz do późnej pory i naprawdę takie przychodzenie, przyjdzie znowu pani prezes swoje, co też podkreślam, też tu powinna być, nawet z grzeczności, bo inni prezesi przychodzą, jeżeli są podejmowane uchwały, czy to o szpital, czy to dzisiaj o osiedlowe, o tutaj właśnie sprawy. Każdy z prezesów przychodzi, pani prezes tutaj nie ma od zakładów komunalnych. Szkoda, po prostu szkoda, bo dziwię się, że ona nawet nie wpadła na to, że tak można. Bo naprawdę jest to nasz zakład, a nie prywatny zakład. Bo jeżeli oni mają w cudzysłowie zdzierać na stawki, to dajmy to prywaciarzowi. No i proste. I nie utrzymujmy coś... No, przetarg, tak? Bo ja teraz tego nie rozumiem. Daliśmy im, prawda, możliwość wywozu. No to niech dadzą coś w zamian. Można tak robić, bo też wiem, bo
nie wiem, czy pan burmistrz też sobie przypomina, kiedyś tam zadałem właśnie to pytanie, czy można, to było na samym początku bodajże kadencji właśnie, czy może zakład nasz gminny wykonać inną usługę, żeby się wszystko zbilansowało, czyli zamknęło w księgach, kosztem tego, żeby utrzymać te stawki. Czyli załóżmy, na śmieciak ma stratę, ale na innych usługach ma plus. Suma sumarów idzie zero, czyli zarobi na wypłaty, na amortyzację sprzętu, na paliwo. Tego nie rozumiem, tylko podnosimy, przychodzi i jeszcze mało tego. Dlaczego? Kto wymyślił te stawki? Zwala się na radnych, dajcie propozycję. Nie. To prezes ma dać propozycję, a radny albo zagłosuje za, albo przeciw, bo później nas mieszkańcy upominają. Tu się właśnie role pomieszały niektórych osób. Gdybym ja był prezesem, przyszedłbym do państwa, powiedział, jest tak i tak i koniec. I tyle. A tutaj tak, a tutaj co? Macie państwo pomysły? Biorę, spisuję, spotykam się, proszę bardzo. Ani jeden pomysł nie był wdrażony żadnego radnego tutaj. Ani jeden pomysł od początku kadencji. Już nie mówię o tamtej, ale o tej nowej kadencji. Ani jeden pomysł i mówiliśmy. I przypominałem, będzie problem ze śmieciami, jak co roku będzie, będą podnoszenie. I najlepiej podnieść mieszkańcom. Proszę państwa, pięcioosobowa rodzina 2280. Czteroosobowa 1824. Już nie mówię o 6-7-osobowych. No to słuchajcie, przy takich kosztach ceny prądu, gazu, podatku, no sorry, no przepraszam, ale ja będę przeciwko na pewno. Dopóki nie wdroży się jakiegoś programu, który pomoże tym mieszkańcom, bo są naprawdę pomysły. Naprawdę są pomysły, słuchajcie. Segregatornia, to co tutaj koledzy wspominali. No to ja... Powiem tak, zrobiłem eksperyment. Ja nie oddaję w ogóle puszek. Zawożę sobie na złom jakiś grosz. Uczę dzieci tego, będzie grosz. I uwierzcie mi, ja ograniczam wywóz tonażu już metalowych rzeczy, słuchajcie. Gdyby były na przykład, wyjeżdżamy do tych miast partnerskich, tak? Ostatnio, kto tu z radnych był gdzieś tam? Tak. Czy zwrócili państwo uwagę na to, jak tam są składowane śmieci? Jak tam na przykład są te kontenery? Podjeżdżają, ograniczają w tym momencie transport. Czemu nie mamy na plastikowe butelki? Ograniczylibyśmy już koszt transportu, proszę państwa. Butelki. Czy były rozmowy prowadzone z przedsiębiorcami, gdzie można byłoby założyć te automaty przed sklepami. W ramach reklamy wrzucić jest jakiś bon. Podoba mi się w niektórych już sklepach, proszę państwa. Oddajemy butelki, zwykłe szklane butelki, proszę państwa. Nie będę wymieniał mark sklepów, bo byłaby to autoreklama dokładnie, ale proszę państwa, nawet bez paragonu, jak się odda do pewnych sklepów butelki, szklane butelki, czy to z piwa, czy z innych rzeczy, dostaje się bon, bon promocyjny na zakupy w danym sklepie. No proszę państwa, ograniczamy w tym momencie koszty transportu, które wiemy, że są duże. Pytanie, dlaczego na to pani prezes nie wpada? Ja jestem prezesem, radni są prezesami, czy pani prezes za to ma płacone? To po co ona tam w tym momencie jest? Nie wiem. Ale mnie to irytuje, że naszym kosztem i kosztem mieszkańców my będziemy tutaj teraz za to płacić, gdzie rozwiązań mamy tysiące. I ani jedno rozwiązanie do tej pory nie jest. I powiem szczerze, ja nie będę już dyskutował z tą panią, ma przyjść z uchwałą, z pomysłami i albo to zaakceptujemy, albo nie. Dziękuję bardzo, bo ja czasu już nie będę na takie rzeczy tracił. Dziękuję panie Marku. Pan Michał? Jeśli pamiętam, to dwukrotnie lub trzykrotnie zobowiązywaliśmy przedstawicieli zakładów komunalnych do przygotowania szczegółowego wykazu tak zwanych kosztów pośrednich co do zbiórki danej tony. Załóżmy, że na jedną tonę składa się i ile
paliwo, ile to, ile tamto, ile owo. Przypadkowo na ostatniej ten dowiedzieliśmy się, że praktycznie zbiórka jednej tony śmieci, koszty pośrednie prawie wchodzą dwukrotnie. No więc ludzie, szukajmy, to, więc w końcu ustalmy, że koszty pośrednie to. I jak to się ma do jednej tony? Gdzieś trzeba szukać oszczędności, a nie bez przerwy tylko podnosimy. Dziękuję. Dziękuję. Pan Jan? Znaczy ja tak, po pierwsze chciałem się tutaj, że tak powiem, nie zgodzić z panią Urszulą, która powiedziała, że śmieci są ważone i płacimy tyle tylko co za śmieci, które wjeżdżają na PSZOK. To nie jest prawdą, ponieważ śmieci, które są z PSZOK-u wywożone, są następnie ważone tam, gdzie, że tak powiem, firma ECC oddaje. I teraz nie jest to obojętne, to co tutaj powiedziała koleżanka, ponieważ to nasz wzrasta. On nie wzrasta w danym momencie, panie Jusko, nie wzrasta w danym momencie, ale jak gdyby ten wzrost tych kosztów zostanie nam doliczony w rachunku następnym, w przyszłości. To jest ale po pierwsze. Ja mogę to jest pierwsza sprawa. Jedno słowo tylko. Może ja bym jeszcze tutaj chciał. Później... Niech pan Jan skończy. Chciałbym tutaj dokończyć. I chciałbym się odnieść do ceny, którą, że tak powiem, wyznacza się dla mieszkańców. To jest takie proste przeliczenie. W zasadzie bez żadnych kombinacji, bez niczego. To, co, że tak powiem, w ofercie nam przedstawią zakłady komunalne firma FCC, dzielone przez ilość, że tak powiem, mieszkańców, którzy są w deklaracji. I to jest proste przeliczenie. Natomiast nie widzę tutaj żadnych elementów, które by jak gdyby wychodziły naprzeciw mieszkańcom. I to już powiedziałem wielokrotnie, powtórzę to jeszcze dzisiaj. Nie zagłosuję za podwyżką, jeżeli nie zobaczę, że zakłady komunalne zrobią chociaż jeden najmniejszy krok w kierunku obniżenia ceny i w kierunku dobra mieszkańców. Nie jestem populistą i proszę mnie o to nie posądzać, natomiast chciałbym, żeby postępowano uczciwie wobec nas wszystkich. Zarówno nas jako radnych, jak i mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To proszę. Ja tylko chciałam powiedzieć, że ja nie do końca się zgodziłam, znaczy ja się w części zgodziłam z panią tutaj radną, bo ja powiedziałam, że ważenie, nie, proszę, można to odsłuchać. Ja powiedziałam, że ważone jest na wjeździe, a to, że leje w to woda, to faktycznie powinna się z tego wytłumaczyć pani prezes. Ja to powiedziałam. Tak. Dziękuję. Ale to ja nie powiedziałam, że to nie ma wpływu na cenę. Ja tylko powiedziałam, jak jest ważone. No to potem idzie w koszt, a potem idzie w przetarg. I to powinna się pani prezes faktycznie wytłumaczyć. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Ktoś z państwa? Pan Rafał? Ja jeszcze chciałem, jak tutaj tak poruszany jest temat o tych zakładach, że zakłady ciągle... Ja podaję propozycję, że w takim razie jak te zakłady zawsze jest nasza spółka, a mamy z nimi zawsze pod górę, zawsze najwyższe ceny, po co ta spółka istnieje? Zlikwidować tą spółkę i aby ją, żeby ją przejęły na przykład inna spółka, która działa na terenie Rabki. Mogę? I wtedy będzie po prostu więcej stanie potencjalnych klientów do przetargu, bo tu jest coś po prostu... No ale za każdym razem z tymi zakładami, czy się robi taką restrukturyzację, czy taką mają najdrożej po prostu. I tutaj pan Marek mówił, że pani prezes mówi do nas, że znaczy, że pani prezes powinna przyjść nam przedstawić. Ale jak ona przyjdzie, jak oni nas traktują jako dojną krowę gminę po prostu. No i gmina ma po prostu, że tak się wyrażę, po prostu zapłacić, a ich to nie obchodzi po prostu. Jakim sposobem po prostu, czy gmina dopłaci, czy mieszkańcy dopłacą i to jest... Tak jesteśmy traktowani. A tyle pomysłów było. Od początku kadencji było tyle pomysłów przedstawionych, nie ma nic. Dziękuję. Pan burmistrz chciał się odnieść. Panie radny, czy traktować to jako wniosek o likwidację tej spółki? No żeby nie było, że ja zlikwidowałem, nie jestem tak. Ale mówię, panie burmistrzu, jeśli
jeśli cały czas mamy pod górę z nimi po prostu, że mimo, że nasze zakłady są komunalne z nazwy, a po prostu mają najdrożej na rynku i nikt nie chce startować, no to trzeba to jakoś rozwiązać. Dziękuję. Pan Darek? Panie Darku, Panie burmistrzu, tak jak pan tu do kolegi, no to nie jest jako radnych jest intencja w sprawie pani prezes, tylko ja myślę, że to jest spółka urzędu, to pan chyba jest odpowiedzialny. O to nie mówię. Tak, ale... A nie rzucać moim zdaniem na radnych, znowu nie, czy coś radni podejmą taką czy taką, bo widzę, że tak to tylko jest wyłącznie. Nie, jeżeli zostanie. Nie tylko. Tak, absolutnie tak. Nie tylko moja inicjatywa. Myśmy panią prezes natomiast nie wybierali, proszę, ani nie głosowaliśmy. Tak, ale proszę mi wierzyć, że zostało podjętych dużo działań, żeby w tej spółce parę rzeczy zmienić i poprawić i myślę, że one zostały wdrożone. Natomiast co do śmieci, no proszę mi wierzyć, prosiliście państwo, żeby drugi przetarg zrobić, trzeci przetarg, no robimy. Robimy, natomiast kwota jest taka, jak pani tu Ula podała z tych wyliczeń i to z tego wynikało. Natomiast jeżeli będzie wniosek, tak jak powiedziałem, o likwidację tej spółki, to podejmę działania jak najbardziej. Ale pani burmistrz, jak już mówimy... Bo ja tego wniosku na dzień dzisiejszy nie zgłaszam, żeby była jasność. Panie burmistrzu, ale jak tak pan mówi, mówimy o tych śmieciach. W Nowym Targu poszły śmieci na 30 zł. 2 lata nie były podnoszone w Nowym Targu, tak? Tak, ale się zgadzam, ale w Nowym Targu nie były 2 lata podnoszone śmieci. U nas się podnosi cały czas. No jest taka prawda. Jest taka prawda. Dobrze, dziękuję bardzo pani dyrektor. Ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę. Głosujemy projekt uchwały numer 93 w sprawie wyboru. Pan Robert? To jeszcze pan Robert głos zabiera. Proszę państwa, wszyscy tak odnośnie tej propozycji, że podniesiono, że o tyle i tak dalej. No ta propozycja, nie ukrywam, zgłoszona była przeze mnie i nie będę tego ukrywał. Nie godziłem się na podwyżkę śmieci, zgodziłem się o inflację. Panie Marku, pan kupuje paliwo do samochodu. Ma pan inflację, czy pan nie ma? No niech mi pan odpowie. Czy mam odpowiedzieć jako prywatne przedsiębiorstwo? Czy pan uwzględnia inflację, czy nie? A jedzenie, ale niech mi pan powie, co ma piernik do wiatraka, bo no jedzenie, nie, jeżeli ja powiem pan, tak, jedzenie ja idzie w górę, wszystko idzie w górę. No. Pan wziął w tym momencie 5 zł, skąd? Wyliczył pan to, wszystko, tak, koszt inflacji, transportu? Inflacji. To proszę mi powiedzieć, jaki razy, jest koszt transportu? 15, ma pan 4,50. Proszę mi powiedzieć, co się składa na to 5 zł? Jak... Halo. No, dobra. To tak jakby mi pan powiedział, ile ja mam kosztów podatku z jednego klienta. Nie, ja pana pytam tylko o inflację. Czy pan bierze inflację pod uwagę? A wie pan, ile wynosi inflacja? Panie Robercie. 17%. I tyle wyliczyłem. I dlatego to wziąłem. I z tego się mogę wytłumaczyć wszędzie. Natomiast nie podnoszę stawki. Tylko nikt do inflacji się nie odnosi, bo wszędzie drożeje tu, tam, to nikt do tego nie ma. Jeżeli poruszyłem w śmieciach tą inflację, to wszyscy mają teraz uwagę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przepraszam, a wyliczył pan koszt transportu w takim razie, jeżeli pan bierze inflację pod uwagę, że wziął pan tą stawkę 5 zł? Proszę mi powiedzieć, wyliczył pan 5 zł. Dobrze, to proszę, jaki jest koszt transportu? Proszę państwa, tutaj chyba nie wyliczymy. No, jeżeli wiemy, radny chodzi. Przedstawia tutaj i zarzuca jakąś inflację, chcę wiedzieć, skąd te wyliczenie 5 zł. Okej, okay. Czy inflacja jest... Koszt za kilometr. Halo. 33 zł plus inflację, jak pan zrobi inflację, ma pan stawkę, czyli... Panie Robercie, to bym musiał usługę o 7... Dobrze, dziękuję bardzo. Konkretnych propozycji. Ja tutaj troszkę muszę bronić, bo wiadomo, że przychodzi czas, kiedy coś tam należy podnieść, bo niestety wszystko wzrasta i stale to mówię i stale to będę powtarzać. Ale to powinniśmy wszyscy przedyskutować jakieś po prostu inne propozycje do tego, co pan Robert. Na przykład dzisiaj podła propozycja o kartę dużej rodzinki.
To jest dla mnie na przykład argument do dyskusji, żeby rodziny nie miał. No wiesz, automaty to jeszcze za 3 lata wejdzie pewnie ta ustawa o segregacji. Jeżeli jest koszt i inflacja, to wyliczenia. To cały czas mówię, obniżmy koszty prowadzenia działalności. Czyli zróbmy miejsca zbiórek. Butelki można. Papier tak samo. Bo my nie jesteśmy prezesami. Powtarzam, radny ma tylko opiniować, a nie podnosić stawek. Przepraszam bardzo. Ile i tak dalej. Ja chcę mieć wyliczenie. Dobrze. Wyliczenie, panie Marku. Dziękuję bardzo. My mamy właśnie zaopiniować projekt uchwały, tak jak pan Marek powiedział. Dziękuję bardzo. Kończymy dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Projekt uchwały nr 93 w sprawie wyboru metody ustalania opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty. I panią przewodniczącą Komisji Budżetowej poproszę o... Ja nie mam. Tak? Moment, ja nie widzę, ale ja nie trafię. Któryś wygaszony. Każdy ma nas? 93. Tu wszyscy mają. Projekt. Idzie, ładuje. Nie ma. Nie było. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 93. No, dziękuję bardzo. Możemy głosować? Moment. Już, dobrze. Jest. Dziękuję. Tak? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Jeden głos za, 10 przeciw, 3 wstrzymujące się. Projekt uchwały nr 93.